soboty na niedzielę w całej Polsce odbywała się Noc Muzeów. Jest to impreza kulturalna polegająca na udostępnieniu bezpłatnie zwiedzającym muzeów, galerii i instytucji kultury w godzinach nocnych. Już po raz kolejny do tej akcji włączyła się również Izba Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śląskich, która nocne zwiedzanie rozpoczęła już w piątek 15 maja. Tak, gdzie wcześniej Izba Pamiątek Regionalnych po raz kolejny bierze udział w tej całej cyklicznej imprezie na całej Europie. Tym razem postanowiliśmy o pomoc poprosić dawne postacie ziemi ząbkowickiej związane z jej historią. Witam Was, szlachetni mieszczanie! Nazywam się Zygmunt Kampung von Hlum. To był kiedyś mój dom. Teraz jest on najstarszym, jeszcze w ubiegłym wieku mieszkalnym budynkiem. Uprzedzając Wasze pytanie, co ja tutaj robię? Wszystkim przybyłym gościom Izba Pamiątek zaproponowała zwiedzanie z fabułą. Polegało ono na wspólnym poznaniu historii miasta, wędrując jego zabytkami. W tym roku wpadliśmy na pomysł zwiedzania z fabułą. To znaczy nasz słynny rycerz Kaufung będzie oprowadzał turystów po bardzo słynnej naszej ulicy Krzywej. Potem dojdziemy na zamek i tam razem z bractwem rycerskim postaramy się przybliżyć nieco historii średniowiecza naszego miasta. Potem poznamy jeszcze wiele innych ciekawych historii, między innymi w jaki sposób dostały się tutaj diakonisy, a oraz czeka na nas smaczek spotkanie z katem. Przewodnikiem zwiedzania był rycerz Kaufung, dzięki któremu mogliśmy się przenieść w czasie i poznać sławnych Ząbkowiczan, tajemniczą historię miasta oraz miejscowego zamku, jak również obejrzeć walki rycerskie i poznać kulturę średniowieczną. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Bernard Krause. Zapewne większość z Was już o mnie słyszała. Urodziłem się 12 stycznia 1743 roku w mieście Frankenstein, bo tak właśnie kiedyś nazywało się nasze miasto. Jestem synem Augusta Krause oraz Anny Adolf. Tak, jest to pewne nowum. Oczywiście wiadomo, turyści z roku na rok są coraz bardziej wybrani, dlatego staramy się sprostać ich wymaganiom. Stąd też przygotowaliśmy właśnie pewne nowum, czyli zwiedzanie z fabułą. Mamy nadzieję, że przyjmie się ten pomysł i co roku będziemy cyklicznie go powtarzać. Oczywiście w nieco odświeżonej formie, żeby nie serwować tego samego. Wspólne zwiedzanie zakończyło się przy najsłynniejszym zabytku miasta, Krzywej Wieży, którą można było w tym dniu zwiedzać do późnych godzin nocnych.